Mondeo, Mondeo MK4, słuchajcie, były to lampy, właściwie otrzymałem lampy po kolizji i co tam tylko było całe, tak naprawdę te maskownice czarne, cała reszta obudowy, uchwyty, wszystko było uszkodzone, ale zobowiązałem się, że zbuduję z tych części lampy i udało się, zbudowałem. Mało tego, w tej chwili są to tutaj zamontowane projektory bilediowe, bo wszyscy wiecie, że tak naprawdę te fabryczne ksenony w Mondeo szczególnie słabo świeciły i szybko się wypalały. Także są tutaj w tej chwili projektory bilediowe. Złożyłem to z tego, co miałem tak naprawdę i to nie, że nie chcę dać, ale warto wymienić te dekle tak naprawdę zamykające lampę, bo nie mam kompletu i trzeba było ten połamany spawać. Te uchwyty ciężko dorobić, bo widzicie, że to jest cieniutki plastik. Także panie właścicielu lamp, warto wymienić dekle i warto to zrobić jak najszybciej po otrzymaniu tych lamp. Zrobisz to oczywiście samodzielnie i żaden specjalista nie jest ci potrzebny. Postaram się jeszcze pokazać teraz, jak te lampy świecą. Już jest ciemno. Jest godzina zacna, tak to nazwijmy. Jest pusto na drodze. Zaraz postaram się rozwinąć przewód i odpalić wam, pokazać, jak to świeci, bo są liczne takie pytania. Nieczęsto mam taką okazję pokazać, bo zawsze jest pośpiech i tak naprawdę po skończonej pracy zawsze jest ta presja, żeby szybko lampy pakować i odsyłać. Dzisiaj nie zdążyłem tego zrobić. W związku z tym lampy tak i tak jutro pojadą. Więc plus taki, że zobaczymy wszyscy, jak te lampy świecą po zmroku, jak oświetlają drogę. Wezmę jeszcze soczewkę ksenonową, taką po regeneracji. Porównamy sobie, co świeci lepiej, ksenon czy taki projektor bilediowy.